Moja ojczyzno, rozdarta między Niemcami a Sowietami, opuszczona przez sojuszników, jakim smutkiem, jaką tragedią przepełnione były każde święta Bożego Narodzenia w latach II wojny światowej. Trwoga o bliskich, przyjaciół, pamięć o poległych obrońcach Wizny, Grodna, Westerplatte, zakatowanych w radzieckich i niemieckich więzieniach, rozstrzelanych. Czy kiedyś spotkamy się razem przy wigilijnym stole? Z Wami, żołnierzami Polskiego Września, zamkniętych w stalagach, o flagach, wywiezionymi w głąb Rosji do Starobielska Ostaszkowa Charkowa. Więźniowie łagrów straszliwej kołymy, zesłańcy Kazachstanu, umęczeni więźniowie obozów koncentracyjnych, partyzanci Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, Harcerze, Żołnierze, Tułacze, walczący na wszystkich frontach wojennych pod Tobrukiem, Fales, Monte Cassino, Powstańcy Walecznej Warszawy, Mieszkańcy Spacyfikowanych Wsi, złożyliście największą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny. Polacy, Mieszkańcy Wołynia, Podola. Dzieci, kobiety, mężczyźni, starcy w okrutny, bestialski sposób zamordowani. Ukraińcy nie litowali się nad wami nawet w święta Bożego Narodzenia. Ilu z nas o was dziś pamięta. Druga wojna światowa, Polska Golgoto. Nie ma Niemców. Ale przyszli znowu Sowieci. Czekamy ciebie, czerwona zarazo, Byś wybawiła nas od czarnej śmierci, Byś kraj nam przedtem rozdarłszy na ćwierci, Była zbawieniem. Witamy z odrazą. Józef Szczepański, Ziutek Koniec wojny i nowa okupacja. Powstaje Polska Rzeczpospolita Ludowa. Polska Sowiecka. Już nie ma świętego Mikołaja. Jest dziadek mróz. Co gorsze, przy wigilijnych stołach brakuje wielu bliskich. Gdzie są? W katowniach ubeckich, w piwnicach rozstrzeliwani, wywożeni do łagrów obozów pracy. Niewielu z nich przeżyło. Harcerzy, partyzantów, żołnierzy wyklętych. W piwnicach ubeckich przestrzelone czaszki, To śpiący rycerze majora Łupaszki. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach, Śpiewa Andrzej Kołakowski w rozstrzelanej armii. Czy kiedyś dowiemy się prawdy o ofiarach obławy augustowskiej? Święta Bożego Narodzenia w komunistycznej sowieckiej Polsce smutne, szare. Z trudem zdobyta choinka, wystany w kolejce karp, kartkowy cukier, jedyny w roku zapach pomarańczy i ciągle tląca się iskierka nadziei. Nie możemy tak żyć. Chcemy wolności. Ojczyznę Wolną, racz nam wrócić, Panie. Pełne kościoły, pielgrzymki i słowa Jana Pawła II, niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. Cudowne kazania księdza błogosławionego Jerzego Popiełuszki, wsparcie duchowe zamordowanego w okrutny sposób księdza Stanisława Suchowolca. To i inne dawało nam siłę, żeby przetrwać i nie poddać się w walce o wolność. Powstanie czerwcowe w Poznaniu 1956, strajki studentów w marcu 1968, Polski grudzień 1970, czerwiec 1976, pałki, mordy, upokorzenia, więzienia. Ale też chwile radości, pierwsze organizacje Polaków, wolne związki zawodowe, ruch obrony praw człowieka i obywatela, KPN, Kor i wreszcie solidarność. A w białym stoku początek budowy pierwszego w powojennej historii miasta kościoła, pomnika solidarności pod wezwaniem Świętego Kazimierza. Skromni bohaterowie tamtych dni. Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiazda, Zbigniew Romaszewski, Jan Olszewski i inni. Święta Bożego Narodzenia 1981 roku znowu smutne. 13 grudnia. Zielona Wrona, Wojciech Jaruzelski, postanowił rozprawić się z narodem. Rozpoczął stan wojenny. Co czuli w ten świąteczny czas internowani i ich rodziny? Jak cierpieli wcieleni siłą do kompanii karnych polscy opozycjoniści? Czy oprawcy komunistyczni słyszeli płacz matek, ojców, wdów i sierot zamordowanych górników z kopalni wujek? Ilu Polaków komuniści zamordowali po 1981 roku? Nie wiemy do dziś. Ilu zbrodniarzy poniosło kary? Wiemy. Żaden.